Kapitanie, dwie diametralnie różne połowy w waszym wykonaniu. Tak, aczkolwiek śmiem twierdzić, że w pierwszej połowie bardziej graliśmy w piłkę i tak naprawdę nic nam tego nie przychodziło, bo też często nadziewaliśmy się na kontry i z tego był nasz problem. Trochę nam zeszło czasu, jak się zaadaptowaliśmy do tych warunków, które są. Na drugą połowę zagraliśmy o wiele prościej, w zasadzie długą piłkę na Marcina i to przyniosło skutek paradoksalnie, bo tak mówię, prostym środkiem bardzo i szybko wyrównaliśmy. Bo jak to mówią, celu uśmierca środki. To było najważniejsze w tym meczu. To jest runda finałowa, więc ten układ pucharowy, więc tutaj nie ważne są, żebyśmy efektownie grali, tylko efekty były. Efekty są dzisiaj, za dwa dni nikt o tym nie będzie pamiętał, że drugą połowę graliśmy prostym środkiem. Osiągnęliśmy cel, jesteśmy w finale, o tym marzyliśmy. Ale ten cel główny to nie tylko udział w finale, ale postawienie kropki na D. Tak, no właśnie śmiałem się ostatnio z prezesem, że narodowy coraz bliżej. Więc krok po kroku. Teraz mamy zakończenie sezonu meczem z Miłkiem i mamy też coś do udowodnienia, a później w środę cieszę się na własnym terenie piękne zwieńczenie tego sezonu. Mam nadzieję, że z końcowym sukcesem po stronie biało-zielonych. Nawet tęcza dla was dzisiaj zaświeciła. Tak, na moment się nawet zdekoncentrowałem, bo tak pięknie nad górami tam gdzieś ta pogoda tak krążyła, miało padać, pokropiło na szczęście, także no, była piękna aura, była piękna, zwycięstwo piękne, także nic tylko się cieszyć. Marcin Wróbel, co nie dziwne, czuje się na żywiecczyźnie, na tutejszych boiskach niczym ryba w wodzie, prawda? No, gdzieś grałem tutaj od małego, po tych boiskach wszystkich, od B klasy po A klasę, w okręgówkę, no powiem szczerze, czuję się tutaj dobrze. Czyli trudności terenowe nie robią na tobie najmniejszego wrażenia? Znaczy, no nie można powiedzieć, no gdzieś robią na pewno, przyzwyczajeni jesteśmy jednak trochę do lepszych warunków, no, co pokazała pierwsza połowa, że nie zaskoczyła nas ta Murawa. Bardziej niż rywal? No tak, bardziej niż rywal. Tym bardziej, że w drugiej części prezentowaliście się zgoła odmiennie, znacznie lepiej. No zgadza się, no od początku powinniśmy wyjść tak gdzieś zdecydowanie, grać tą prostą piłkę, prostymi środkami się przedostać pod bramkę. No pierwsza połowa, zapomnijmy o pierwszej połowie i cieszmy się z awansu. Bo w finale już za tydzień przy startowej podejmować będziecie rezerwy Górnika Zabrze. No to tutaj nowinka, ale... No, cieszymy się. No, tak jak mówiłem, priorytetem naszym jest awans i nieważne, czy to by był Pniówek, czy byłby to Górnik, no, chcemy wygrać po prostu.